Nasz Bałtyk Feliksa Nowogórskiego, rola pocztówki patriotycznej w utrzymywaniu świadomości narodowej, wygłosi pani Monika Sylwit, starszy kustosz Domu Gazety Olsztyńskiej. Przypomnę, że wieczór jest współfinansowany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur. Serdecznie zapraszam na wysłuchanie wkładu i daję głos prelegentowi. Witam Państwa serdecznie. Na początek chciałabym zwrócić uwagę, że obiekt oryginalny, proszę Państwa, i tak nastąpił, jakby ktoś chciał w oryginale zobaczyć. I chciałabym powiedzieć na początku, że tą główną bohaterką naszego dzisiejszego spotkania jest właśnie kartka pocztowa wydana nakładem Feliksa Nowowiejskiego, wydana w Poznaniu, a kartka zawiera kompozycję tego właśnie muzyka, pieśń chemiczną Nasz Bałtyk do słów Stanisława Rykli, poety, który pisał wiele wierszy właśnie o tej treści patriotycznej. I tę pocztówkę chciałabym przedstawić w takim szerszym kontekście w ogóle właśnie roli pocztówek patriotycznych w podtrzymaniu tej świadomości, budzeniu tej świadomości narodowej w okresie rozbiorowym i później budzenia dumy narodowej w okresie już po odzyskaniu niepodległości. Jak Państwo widzą na tym slajdzie, umieściłam trzy karty pocztowe właśnie z kompozycjami Feliksa Nowowiejskiego. Wszystkie te karty zostały wydane w takim okresie przedplebiscytowym w 1920 roku, czyli też w takim ważnym dla naszego regionu okresie i wtedy pełniły tę ważną funkcję propagandową. Kartki pocztowe ukazały się w takim obiegu pocztowym, znalazły się w 1869 roku w Cesarstwie Austro-Węgierskim, a do obiegu światowego weszły w kilka lat później, w latach 70. Polacy, którzy nie mieli wówczas własnego państwa, wykorzystali ten biały kartonik, na który bardzo szybko na stronę awersową weszła ilustracja, wykorzystali właśnie do propagowania idei patriotycznych. Na pierwszym slajdzie tutaj widzimy dwie karty pocztowe i w zasadzie chciałabym zwrócić uwagę na tą pierwszą kartę, o tutaj tę kartę, która niesie ze sobą właściwie wszystkie te symbole, które później w następnych kartach będą Państwo oglądać, tylko powiedzmy w innym ujęciu. A więc karta przede wszystkim jest zatytułowana Nadzieja, a personifikacją tej nadziei jest młoda dziewczyna klęcząca przy nagrobku. Od razu widzimy, że ten nagrobek to nagrobek powstańca styczniowego, na to wskazuje nam herb trójdzielny z orłem, pogonią i Michałem Archaniołem. Ten herb wykorzystywany właśnie w powstaniu listopadowym. Spoza tego herbu wyłania się kotwica, która jest symbolem nadziei. Kotwica zakończona jest krzyżem, a więc ten symbol martyrologii narodu polskiego. U podnóża nagrobka widzimy kwiaty, a więc symbol upadku Rzeczpospolitej. Natomiast orzeł, który nadlatuje, symbolizuje tę przychodzącą nadzieję. A samo słońce wschodzące symbolizuje odzyskanie niepodległości, zbliżające się odzyskanie niepodległości. Autorem tej karty jest Kajetan Sarnusz-Wolski, ale wśród autorów właśnie kart patriotycznych należało wymienić jeszcze Stanisława Tondosa, który prawdopodobnie jest projektantem tej drugiej karty pocztowej, a także Walerego Eliasza Radzikowskiego oraz Zygmunta Wojcińskiego. I karty tych autorów będą Państwo oglądać na następnych slajdach. O ile ciekawa jest ta druga pocztówka, która na pierwszy rzut oka może nie wydawać nam się pocztówką niosącą takie treści patriotyczne. Otóż widzimy tutaj bramę floriańską i blisko bramy floriańskiej na znaną nam sylwetkę Kościoła Mariackiego. A więc mamy takie wskazanie na tradycje, na zabytki polskie, a tej tradycji strzeże właśnie tutaj stojący w bramie
szlachcic ubrany w strój tradycyjny. Ponad nim widzimy herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli znowu wskazanie na tę nadzieję na odrodzenie państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych. O tyle ciekawa jest właśnie ta kartka, że historia bramy Froliańskiej na początku XIX wieku była trochę zagrożona, możemy tak ogólnie powiedzieć, ponieważ Austriacy rozbierali murę obronne Krakowa i w 1817 roku dzięki takiej zdecydowanej interwencji profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Feliksa Radwańskiego ta brama została zachowana i możemy cieszyć się tym zabytkiem architektonicznym do dzisiaj. A więc być może ta kartka wydana już w późniejszym okresie, na początku XX wieku, wskazuje na taki hołd oddany temu patriotycznemu Polakowi, który wkrótce po tej interwencji dał hasło na usypanie kopca Kościuszki. A więc widzimy, że to jest taki również czytelny symbol. Prawdopodobnie właśnie tę kartkę zaprojektował Stanisław Tontos i kartki zaprojektowane przez niego wygrały taki konkurs w pierwszej wystawie kart pocztowych zorganizowanych właśnie w Krakowie w 1899 roku. I teraz przechodząc do następnych kart pocztowych, chciałabym zwrócić uwagę, że pierwsza seria kart patriotycznych to były karty pod tytułem Pozdrowienia Polskie. Należałoby także zwrócić uwagę, że głównie wydawcą kart pocztowych, takich patriotycznych kart pocztowych, był sam Marszał Polski, sam wydawnictwo założone przez Henryka Fiszta w 1885 roku. I w ogóle karty pocztowe te z treściami patriotycznymi wydawane były głównie w zaborze austriackim, bowiem ten rozkwit kart pocztowych to jest druga połowa XIX wieku, czyli okres, kiedy Polacy największymi swobodami cieszyli się właśnie w tym zaborze. Na kartach z serii Pozdrowienia Patriotyczne przede wszystkim wykorzystywano symbolikę narodową, a więc głównie herby z różnych okresów historycznych. I tutaj mamy właśnie herby oraz sztandary. Czytelnie tutaj widzimy wskazanie na zrywy niepodległościowe, bowiem są na tych sztandarach umieszczone daty 1830 i 1863 rok. Dodatkowo na jednej z kart widzimy również odniesienie takie religijne, czyli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski. Ta karta po środku pokazuje jedynie orła Polski, orła w koronie, a otoczony jest on wieńcem herbów polskich, w których głównym motywem jest podkowa, bardzo charakterystyczna właśnie dla heraldyki polskiej. W pocztówkach patriotycznych wykorzystywano także inne elementy wskazujące na tę symbolikę narodową. Widzimy tutaj sztandar z białym orłem. Wydrukowana ta karta została przez drukarnię Antoniego Rosę, litografa, znanego litografa z Poznania, który jako pierwszy drukował telegramy patriotyczne z wizerunkiem Kościuszki. Natomiast z drugiej strony widzimy strój turniejowy Króla Polskiego według miniatury z XV wieku z herbarza Złotego Truna. Natomiast po środku właśnie widzimy kartę z herbami rycerstwa polskiego, a więc nawiązanie do tego, że właśnie szlachta strzegła tej tradycji i to głównie ona brała udział w zrywach patriotycznych. No przede wszystkim tutaj chodziło również o to, żeby tę tradycję podtrzymać. To była jedna z głównych ról tych kart patriotycznych. Dodatkowo na kartach patriotycznych umieszczano także zawołania, a nieraz również czterowierz z patriotycznym tekstem. Tutaj znowu widzimy trójdzielny herb, dodatkowo z Matką Boską Częstochowską. Natomiast tutaj widzimy ta karta przedstawia orła
Przemysła II z 1295 roku, który jako pierwszy po rozbiciu dzielnicowym próbował scalić ziemie polskie, a więc jest to też taki wyraźny symbol do nawoływania, do scalenia wszystkich ziem polskich sprzed okresu rozbiorowego. Dodatkowo na tej karcie mamy umieszczone herby trzech miast pośrodku Krakowa, po prawej stronie Poznania, po lewej Warszawy. Tutaj zwrócę uwagę, że Państwo widzą od swojej strony tutaj prawą stronę, tu lewą, natomiast na herby patrzymy od strony rycerza trzymającego tarczę, a więc te strony heraldyczne tutaj właśnie są takie, jakie wymieniłam. No oczywiście Kraków jako historyczna stolica Polski, Poznań, miejsce urodzenia Przemysła II i Warszawa, stolica z okresu przedrozbiorowego. I dalej możemy zobaczyć, że także na kartach pocztowych zamieszczano herby ziemskie, co było bardzo istotne, ponieważ również wskazywało na tą potrzebę utrzymania tradycji poszczególnych ziem polskich, a także potrzebę walki o włączenie tych wszystkich ziem z okresu przedrozbiorowego. Dodatkowo, jeżeli chodzi o zabór rosyjski, było to na tyle istotne, że w 1869 roku w ramach represji po powstaniu styczniowym podzielono zabór na 10 guberni i granice tych guberni nie pokrywały się z granicami historycznych ziem polskich. Także to ukazywanie herbów poszczególnych ziem miało rzeczywiście takie istotne znaczenie. Tutaj mogę przytoczyć fakt, że w 1861 roku szlachta chciała uczcić rocznicę Unii Holoderskiej i z różnych terenów dawnej Rzeczpospolitej zjechała się do Horodła. Niestety nie zostali oni wpuszczeni do samego miasta i ta uroczystość odbyła się na polach pod Horodłem i podczas mszy właśnie ołtarz otoczony był delegatami z poszczególnych ziem, którzy trzymali przez całą mszę właśnie sztandary z herbami tych ziem. Ja tu może już nie będę Państwu przytaczać, który herb jest jakiej ziemi, bo tego jest dużo i po prostu to nam zabierze dodatkowo czas. No i jeszcze co jest ciekawe, widzimy tutaj te czterowiersze patriotyczne, które nawoływały właśnie do tej nadziei i do walki o odzyskanie niepodległości. Ta kartka tutaj z tej strony ma dodatkowo, poza formą widzimy słońce, czyli ten symbol zbliżającej się niepodległości, a już po odzyskaniu niepodległości ta sama kartka bez tego czterowiersza została wydana w 1902 roku, również przez Salon Malarzy Polskich. I tutaj dalej mamy tę symbolikę heraldyczną. Po dwóch bokach mamy herby rodowe, znaczy z lewej strony mamy herby rodowe władców Polski, czyli od góry Piastów, dalej Jagiellonów, trzy słupy, Gdynia, Batorego, trzy kły, dalej Sasów, Poniatowskiego, Ciołek, Leszczyńskiego, Wieniawa, Wazów, Snopek, Sobieskiego, Janina, czyli taki półpancerz. I dalej wyżej mamy jeszcze Walezego, Lilię i Jadwigi również na jednym polu widzimy Lilię. Natomiast po środku herb Zygmunta Starego z tą literką S przebiegającą przez orła, czyli Sigismundus. Po prawej stronie natomiast widzimy orły z panowania poszczególnych królów, czyli od góry mamy z okresu Bolesława Chrobrego, dalej Kazimierza Wielkiego, dalej mamy Zygmunta Augusta i od dołu Jana III Sobieskiego, Zygmunta III Wazy, a u góry Władysława Jagiełły. No i znowu w tle widzimy wzgórze nawerskie ze słońcem. Co jest ciekawe, ta karta po środku pokazuje nam władców polskich, tu mamy napisane królów, no oczywiście to nie byli królowie, władców polskich od roku 550 do czasów nieszczęsnych, czyli do czasów rozbiorowych. I jest to tak
takie ukazanie władców według kroniki Marcina Bielskiego, która została wydana pod koniec XVI wieku. I właśnie ten kronikarz wskazywał na to, że w historię Polski należy liczyć od roku 550, od Lecha, po którym następował Wizimir, dalej w szeregu władców występował Krak. Jedynie tak tutaj bez problemu można rozpoznać tutaj portret Wareziusza. No, jest to charakterystyczny wizerunek, dlatego możemy rozpoznać go bez problemu. Dodatkowo na kartach patriotycznych ukazywano albo zrywy niepodległościowe, albo jakieś ważne bitwy historyczne. Tutaj mamy generała Henryka Dąbrowskiego, który odbija Bydgoszcz w 1794 roku, czyli w okresie walk napoleońskich. A z tej drugiej strony mamy tak zwaną apoteozę Kościuszki, czyli właśnie drugiego bohatera narodowego na tle zresztą chłopca usypanego ku jego czci z dali wzgórze Babelskie, a Kościuszce kłaniają się włościanie, no tak jak to mówimy, czapką do ziemi, czyli tutaj mamy znowu wskazanie na tą potrzebę wspólnej walki szlachty i włościan o odzyskanie niepodległości. W okresie I wojny światowej również ukazywały się patriotyczne kartki pocztowe. W 1914 roku ukazała się taka kartka z żołnierzem polskim i rosyjskim, którzy odsłaniają płytę nagrobną, a z grobu wychodzi orzeł, czyli przedstawienie godła polskiego. I jest to wyraźne wskazanie na to możliwość odzyskania przez Polskę niepodległości. U góry widzimy flagę polską i rosyjską z współczesnego okresu. Widzimy także, że tutaj te kolory na fladze polskiej też są obecne, tak jak na tych wcześniejszych też wizerunkach Państwo na pewno zauważyli. Co jest ciekawe, ta kartka była wydawana w różnych wersjach w zależności od tego, w jakim zaborze. Nieraz był to żołnierz pruski, nieraz austriacki. Natomiast bardzo dużo kart pocztowych w okresie wojennym wychodziło właśnie ilustrowanych taką tematyką regionową. I tutaj widzimy taką kartę ukazującą reprodukcję obrazu Kossaka, wymarsz pierwszej kompanii nagrobnej z Oleandru 6 sierpnia 14 roku. Na rewersie tej karty ze zbioru Muzeum w Nysie, rozkaz, jaki wydał Piłsudski. Karta została też wydana w 1914 roku. Oczywiście te karty docierały z Galicji na teren zaboru rosyjskiego, na teren zaboru pruskiego. Nie ma jasnych przekazów, nie spotkałam się z takimi czytelnymi przekazami, że te karty przez cały okres wojenny, czy też przed I wojną światową były rozprowadzane tutaj na naszym terenie. Prawdopodobnie dopiero po akcie 5 listopada z 16 roku, dopiero wówczas te karty zaczęły docierać na teren zaboru pruskiego z taką możliwością oficjalnej sprzedaży tych kart. I znalazłam reklamę kart patriotycznych w Gazecie Olsztyńskiej z 18 maja 1918 roku. Tych gazet z okresu wojennego zachowało się bardzo niewiele, dlatego trudno jest dziś powiedzieć, czy w 17 roku również na przykład reklamowano te karty patriotyczne, ale Państwo widzą tutaj wyraźnie tutaj ten napis. Są to wydawnictwa właśnie Salonu Malarzy Polskich w Krakowie. No i prawdopodobnie w związku z tym, że mamy tutaj takich autorów jak Matejko, Kostek, Kossak, Grotberg, były to karty, które były antyrosyjskie przede wszystkim w swojej symbolice, na pewno nie antyniemieckie. I teraz już przechodzę do tego okresu po odzyskaniu niepodległości. Na pewno w kontekście karty Nasz Bałtyk warto tutaj zaznaczyć, że uzyskanie dostępu do morza było dla Polaków niezwykle istotne. Konferencja pokojowa w Paryżu
Paryżu traktat wersalski zagwarantował Polsce ten dostęp do morza. Nawet specjalnie do Polski została włączona Dziadowszczyzna, żeby linia kolejowa z Warszawy do Gdańska biegła cały czas przez teren państwa polskiego. Natomiast w październiku 19 roku utworzono front pomorski pod dowództwem generała Hallera. Ziemie Pomorza przyznane Polsce były pokojowo przejmowane. Akcja ta zakończyła się 11 lutego 20 roku, a przed dzień dokonano takich symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Niewątpliwie wpływała taka uroczystość, wpływała bardzo na wyobraźnię patriotyczną i ta chęć właśnie uzyskania dostępu do morza na pewno zainspirowała Władysława Rybkę, który w końcu pochodził z Wielkopolski, do napisania hymnu bałtyckiego. I w 19 roku również tę muzykę do pieśni skomponował Feliks Nowowiński. Tutaj widzimy Stanisława Rybkę z pseudonimem Mariusz. Właśnie był on uczestnikiem powstania wielkopolskiego. I do tych wszystkich wymienionych tutaj utworów, wierszy, muzykę skomponował Feliks Nowowiński. Nie tylko do naszego Bałtyku, ale także do Rzeczypospolitej Polski, Marsylianki Wielkopolskiej i hymnu śląskiego. I tutaj już widzimy samą pocztówkę od strony awersowej, czyli zapis nutowy i zapis słów z pierwszej zwrotki, natomiast po lewej stronie karty ilustracja marynistyczna przedstawiająca statek Polonia z na dziobie piękny biały orzeł na czerwonym tle, na innym burcie napis Polonia. Być może jest to sylwetka statku duńskiego, który w 1930 roku zakupiła Rzeczpospolita Polska. Tutaj mamy też taką wyraźną informację hymnu polskiej floty Feliksa Nowowińskiego, autora Roty. Natomiast na stronie rewersowej mamy trzy następne zwrotki oraz informację, że nakładem, pocztówka okazała się nakładem własnym kompozytora oraz reklama jego wydań nutowych, jego pieśni, właśnie tych wymienionych już wcześniej autorstwa Stanisława Rybki. Co jest też ważne, co wskazuje na to, ponieważ nie ma tutaj na karcie datowania, ona nie znajdowała się w obiegu pocztowym, prawdopodobnie jako pamiątkę albo zakupił, albo dostał od Nowowińskiego tę kartę Alojzy Ślita, ponieważ właśnie od jego rodziny karta dostała się do naszych zbiorów. Co wskazuje na to, że karta została wydrukowana w 1920 roku? Otóż mamy tutaj informację, że wydrukował ją Fryderyk Wilhelm Kanter w Kwidzynie. Natomiast wiemy, że Kanter, drukarz niemiecki, drukował również patriotyczne druki polskie, prasę, m.in. organ Warmińskiej Komisji Plebiscytowej w Kwidzynie. I po przegranym przez Polskę plebiscycie był bojkotowany przez Niemców i musiał oddać w dzierżawę swoją drukarnię, a w 1923 roku ją sprzedać. Także wiemy, że karta musiała się ukazać jeszcze przed plebiscytem 1920 roku. Tutaj mamy właśnie tę gazetę polską dla powiatów nadwiślańskich, którą drukował Kanter. No i tutaj z tekstu widzą Państwo, że była to rodzina zasłużona dla drukarstwa. Jeszcze w XVIII wieku drukowali oni również druki polskie w Królewcu. Natomiast tutaj mamy nasz Bałtyk już w innych wydaniach. Między innymi jest to wydanie nutowe z nakładem księgarni świętego Wojciecha w Poznaniu, ale także ciekawe wydanie pieśni polskich patriotycznych z 1944 roku z Palestyny, gdzie też ta pieśń zaliczana do ważnych pieśni patriotycznych polskich została umieszczona. Także widzimy fotografię Feliksa Nowowińskiego wysłaną jako pocztówkę w 1930 roku z Gdyni, gdzie mamy zapis nutowy kaszubskiej pieśni Hej, żegluj, rzesz
żeglarzu całą noc w Pomorzu, a znamy tę piosenkę w wykonaniu Marii Brodowicz w takiej przeróbce Jana Kantego Pawłuśkiewicza. Natomiast tutaj może nie wszyscy znają ten hymn Floty Polskiej, dlatego ja może fragmencie puszczę, to jest wykonanie chóru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Feliks Nowowiejski napisał ponad 40 pieśni morskich i one już zostały w tej wersji lutowej wydane w 1935 roku nakładem linii morskiej kolonialnej. A współcześnie w 2010 roku zostały wydane w dwóch płytach. Także to też jest to taki ważny tutaj dla naszego regionu. Ja nie będę oczywiście całej tej pieśni Państwu tutaj puszczała. Przejdziemy do następnego slajdu. Tutaj widzimy inne inną pocztówkę nawiązującą właśnie do tej uroczystości zaślubin polskich z morzem. Tych pocztówek było dużo. Oczywiście ja tutaj wszystkich slajdów nie będę Państwu pokazywać, więc widzimy, jak ważny dla Polski był ten dostęp do morza. Możliwość handlu zagranicznego, również ze względów takich strategicznych, militarnych ważne, no, na końcu morze turystycznych, ale było to na pewno również istotne. Tutaj także widzimy fotografię wykonaną w Pucku przy kamieniu takim pamiątkowym, na którym istnieje napis na pamiątkę przejęcia Pomorza przez Polskę Puck 10 lutego 1920 roku. I tutaj także jeden z telegramów patriotycznych, także nawiązujący właśnie do tej tematyki związanej z Bałtykiem. No tutaj może nie będę już rozwijać tego tematu związanego ze stowarzyszeniami, które w końcu przekształciły się w Ligę Morską i Kolonialną, bo to też świadczy o tym, jak ta sprawa morza, dostępu do morza była ważna dla Polaków i ona oczywiście była wykorzystywana w propagandzie i poprzez poezję, poprzez pieśni, ale także jak widzimy na kartach patriotycznych. No chciałabym także tutaj przywołać karty patriotyczne z innymi kompozycjami Feliksa Nowowiejskiego, czyli z Rotą, wiersz ułożony przez Marię Konopnicką w 1908 roku, a melodia skomponowana przez Feliksa Nowowiejskiego w 1910 roku na uroczystość odsłonięcia pomnika rumbalskiego. Tutaj widzimy właśnie podpis, przedruk podpisu Feliksa Nowowiejskiego, inną również kartę pocztową z wizerunkiem Marii Konopnickiej. I już sama fotografia z uroczystości z 15 lipca 1910 roku. Wówczas, w tym czasie 1909-14, Feliks Nowowiejski był dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Krakowie i w czasie odsłonięcia pomnika, co warto też tutaj wspomnieć, ufundowanego przez Ignacego Paderewskiego, dyrygował chórami. Był to chór, który istniał w Krakowie, ale także chórzyści przyjechali ze Śląska i z Wielkopolski. Na początku uroczystości odśpiewano Bogu Rodzice, a następnie Roty. To było pierwsze wykonanie, publiczne wykonanie Roty. Rękopis zapisu notowego znajduje się w Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Tutaj widzą Państwo, jak to wygląda. Na górze, jeżeli to jest czytelne, jest napis w ojczyźnie. No może też warto przypomnieć, że Rota nosiła różne tytuły. Hasło, Grunwald, no ale ten tytuł Rota przyjął się i no, takim tytułem nazywamy tę pieśń dzisiaj. Rota stała się także hymnem harcerstwa polskiego, dlatego wydawano karty pocztowe właśnie z taką symboliką związaną ze Związkiem Harcerstwa. No i już pieśń, którą wszyscy znamy, pieśń hymn Warmiński, O Warmia Moja Miła. Tutaj też mamy wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o tekst tej pieśni. Pocztówka z tym tekstem, z tą pieśnią znajduje się w zbiorach działu historii Muzeum Warmii i Mazur.
jeśli zamknął Krzyżacki, to też słyszałam rozmowę Państwa, no tak, oczywiście nasz zamek nigdy nie był zamkiem Krzyżackim. Co ciekawe, widać tu jeszcze zamek bez hełmu, czyli no, ten hełm odbudowano dopiero w 1926 roku. Jeżeli chodzi o słowa właśnie, bo co do kompozycji, nie ma tutaj żadnych wątpliwości, natomiast Rudolf Nowowiejski, brat Feliksa, skompilował ten tekst, troszkę przerobił go z takiego wiersza o święty naród polski. Też tutaj nie wiem, czy nie przekręciłam tytuł, Władysława Bęcy i My warmi wierne syny Marii Paruszewskiej. No może tutaj jeszcze cofnę. Widzą Państwo, że na pocztówce mamy autorkę Marię Paruszewską. I w Gazecie Olsztyńskiej, kiedy ten tekst się ukazał, został opublikowany również z autorstwem Marii Paruszewskiej. Natomiast na przykład w zbiorkach poezji widzimy autorstwo autorka Nowowiejskiego. Dzisiaj moglibyśmy, no może zarzucić mu plagiat, prawda, że, ale on nie wykorzystał tych tekstów w celach zarobkowych, tylko w celach patriotycznych, propagandy patriotycznej tutaj przed plebiscytem 11 lipca 1920 roku. No i tak już pokrótce może o samym Feliksie Nowowiejskim. Na pewno zresztą Państwo znają tę sylwetkę doskonale kompozytora, który urodził się w Wartemburgu, obecnie Warczewo. W 1945 roku nawet przez trochę ponad miesiąc miasteczko nazywało się Nowowiejsk, ale w końcu przyjęto nazwę Warczewo od nazwiska księdza Warczewskiego. Urodził się w rodzinie prawca, w rodzinie wielodzietnej. Tutaj widzimy dom, tablicę pamiątkową na tym domu. Tam mieści się Muzeum Feliksa Nowowiejskiego obecnie. Rodzina przeprowadziła się do Olsztyna. Tu są różne wersje, czy ojciec Franciszek zbankrutował, czy też chciał polepszyć sobie tutaj byt, dlatego przeniósł się do większego miasta. Natomiast wiadomo, że to była rodzina polskim językiem, no oczywiście w Gwarze Warmińskiej. I Feliks Nowowiejski podpisywał się też Nowiejski dopiero, kiedy uzyskał pełną polską świadomość narodową. Wtedy zaczął podpisywać się właśnie Nowowiejski. Chłopca wysłano na naukę do Szkoły Muzycznej Świętej Lipce. Następnie po zakończeniu tej nauki służył w orkiestrze wojskowej w drugim pułku grenadierów. Tutaj widzimy koszary, w których był zakwaterowany na Zaporzu. W tym okresie skomponował kilka marszy, między innymi pod sztandarami pokoju, który został wyróżniony nagrodą w Londynie. Wyjechał do konserwatorium Sterna, do Berlina. Ja tu już nie będę tych dat wszystkich przytaczała. Również udało mu się uzyskać posadę organisty w kościele świętego Jakuba. Ale to nie satysfakcjonowało młodego muzyka, chciał się dalej kształcić, a więc wyjechał i do Ratyzwony w 1900 roku. Tu widzimy notatkę z Gazety Olsztyńskiej, bowiem Gazeta Olsztyńska rzeczywiście informowała o karierze tego kompozytora. A następnie wyjechał na dalsze studia do Berlina. Tam uzyskał, w czasie tych studiów uzyskał nagrodę, która zobowiązywała go do takiej podróży artystycznej po Europie. I podczas właśnie tej podróży uważa się, że wówczas w zetknięciu z innymi kulturami wtedy uzyskał taką pełną świadomość narodową. Poza tym kontaktował się w Pradze z kompozytorem Dworakiem i po prostu tam również zainspirowało go to do takiego zainteresowania pieśniami ludowymi, pieśniami właśnie warmińskimi, kaszubskimi. Postanowił czerpać z tego folkloru polskiego w swoich kompozycjach. I tutaj właśnie mamy też notatkę z Gazety Olsztyńskiej, fotografię budynku przy ulicy Pieniężnego, w którym Nowowiejski mieszkał podczas pracy w katedrze olsztyńskiej. No i tu już wspomniany przeze mnie pobyt w Krakowie od 1909 do 1914 roku, podczas którego
właśnie odbyła się ta wspaniała uroczystość odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego. Niestety w Krakowie nie był dobrze postrzegany, zarzucano mu właśnie takie pruskie pochodzenie, to było bardzo niesprawiedliwe. Po skończeniu kadencji wyjechał do Berlina, tam została go pierwsza wojna światowa. Służył w wojsku, w orkiestrze wojskowej, a po zakończeniu wojny postanowił jednak wyjechać do Polski. I od razu zaangażował się w akcję, taką akcję przedplebiscytową. Dawał koncerty w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, a pieniądze uzyskane z tych koncertów przeznaczał właśnie na przygotowanie akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach. Brał udział tutaj na naszym terenie, w Jedzach, w Olsztynie, w Warczewie, w Gryślinie. W 22 roku w Olsztynie powstał czterogłosowy chór imienia Feliksa Nowowiejskiego, założony przez Antoniego Szajka, który przyjechał z Poznania tutaj w 20 roku, żeby wspomagać właśnie akcję plebiscytową i pracował w redakcji Gazety Olsztyńskiej. Tutaj mamy wymienione koncerty, w których brał udział Feliks Nowowiejski. Nie wszystkie oczywiście, ponieważ na przykład na tym plakacie tutaj zamieszczonym widzimy też miasto Sztum. Po raz pierwszy hymn Floty Morskiej został wykonany 25 kwietnia w Kwidzynie podczas właśnie koncertu Feliksa Nowowiejskiego. W Olsztynie ten koncert odbył się 2 czerwca i wówczas po raz pierwszy wykonano hymn warmiński Pieśń o Warmii, moja mima. Po przegranym przez Polskę plebiscycie Feliks Nowowiejski udał się do Poznania. Tam oprócz pracy na Akademii Muzycznej także działał społecznie i pisał, komponował. To zainteresowanie tematyką morską zaprocentowało również kompozycją opery Legenda Bałtyku. No i tak jak mówiłam, ponad 40 pieśni morskich. W Poznaniu założył chór narodowy, który liczył kilkaset osób. Współpracował z innymi chórami, chórem męskim, echo, chórem nauczycieli. I uważał, że właśnie te prose, takie pieśni patriotyczne, które komponował, najlepiej propagują właśnie tę dumę narodową. I to te pieśni, jak Państwo widzieli, również były drukowane w formie kart pocztowych. To wspominam tak często, ponieważ no właśnie karta pocztowa jest bohaterką tego naszego spotkania. W związku z tym, że Feliks Nowowiejski komponował dużo muzyki religijnej, to także to zostało docenione i został nadany tytuł szambelana papieskiego. Tutaj widzimy Feliksa Nowowiejskiego z rodziną, z żoną, z synami Adamem, Kazimierzem, Feliksem, Marią i tym najmłodszym chłopcem Janem Nowowiejskim. I tutaj tam, w którym mieszkali. W Gazecie Olsztyńskiej z 1936 roku wydrukowano obszerną notatkę dotyczącą Feliksa Nowowiejskiego oraz wykaz jego ważniejszych dzieł. Ja tutaj nie będę już wymieniać, Państwo na pewno na tym slajdzie widzą te tytuły i tutaj właśnie jak te dwie strony wyglądają. Też widzimy właśnie tutaj nawiązanie do tego zainteresowania folklorem warmińskim. Zbierał te pieśni, melodie warmińskie. I tutaj widzimy rezultat tej jego pracy z podpisem tego właśnie syna Feliksa Jana Nowowiejskiego. I tutaj widzimy również, korespondował z Marią Ziętarą Walewską, ten list znajduje się w zbiorach Domu Gazety Olsztyńskiej. Korespondencja dotyczy wydania drukiem właśnie Kolędy Warmińskiej. No tekst autorstwa naszej poetki Marii, wówczas Marii Ziętarówny. W okresie II wojny światowej musiał ukrywać się, wyjechał do Krakowa, a po wojnie wrócił do Poznania. 18 stycznia 1946 roku zmarł. Odbył się bardzo uroczysty pogrzeb. Pochowano go na tak zwanej skałce poznańskiej w kościele świętego Wojciecha. Warmia zawsze była dla niego bardzo bliska, również bliski mu patriotyzm i z tego powinniśmy
zapamiętać Feliksa Nowomiejskiego przede wszystkim i z tego powodu również powinniśmy cenić jego kompozycje, które chyba nadal są niedoceniane w Polsce. Na tym chciałabym zapytać. Serdecznie za zaproszenie do Wojciecha Radochowych Ławu w imieniu swoim, jak również Państwa.